Obecnie na świecie mamy taką nieprzyjemną sytuację, że wychodzenie z domu należy ograniczyć do absolutnego minimum. W domu może być jednak całkiem nudno, no więc z tego względu przygotowałem dla Was nową znakomitą listę, czyli top gry na kwarantannę. Znajdziecie w niej w szczególności gry w klimatach postapokaliptycznych, gry, gdzie mamy do czynienia albo z jakimś wirusem, albo z jakimś innym niebezpieczeństwem, albo po prostu jakieś nowe premiery, które powinny umilić Wam czas spędzony w domu. Dobra, a więc bez żadnego przedłużania, przejdźmy do samej listy. Zapraszam! Myślę, że jedną z najlepszych gier, jakie mogę polecić na obecny okres, to A Plague Tale: Innocence. W grze przenosimy się do XIV-wiecznej Francji, kiedy to w Europie szalała jedna z największych epidemii w dziejach ludzkości, czyli tak zwana Czarna Śmierć. Fabuła gry kręci się wokół dwójki młodego rodzeństwa, które to na początku przebywa w największych luksusach, a po wybuchu epidemii traci dosłownie wszystko, no i musi walczyć o przetrwanie. Pod kątem gameplayu w większości jest to skradanka, w której to z jednej strony musimy uciekać hardkorowej inkwizycji, a z drugiej strony uciekać przed hordami zarażonych szczurów. Jest to tytuł od mniejszego studia, więc być może wiele osób w ogóle o tym nie słyszało, ale pod względem ocen jest to jedna z najlepiej ocenianych gier z całego 2019 roku. Ja osobiście również w to grałem, również robiłem z tego nawet serię na kanale, no a mi osobiście jedna z najlepszych gier przygodowych ever, no więc serdecznie polecam się z nią zapoznać. Pierwsza większa seria gier, którą chciałem polecić, to seria Metra. Jeżeli nie znacie, jest to FPS, w którym to jesteśmy rzuceni na postapokaliptyczne tereny Federacji Rosyjskiej. W grze przemierzamy opuszczone, często radioaktywne lokacje, walczymy z przeróżnymi mutantami, a to wszystko w przepięknej oprawie audiowizualnej. W zasadzie wszystkie odsłony Metra otrzymywały wysokie oceny, więc złej gry raczej tutaj polecić się po prostu nie da, ale na dzień dzisiejszy myślę, że najlepiej wybrać Metro Exodus. Jest to ostatnia odsłona z 2019 roku, w dodatku zawiera dwa DLC, no i łącznie daje to około 20 godzin dobrej rozgrywki. Serdecznie polecam zatem albo zagrać, albo zobaczyć z tego serię u jakiegoś dobrego youtubera. Kolejna seria warta uwagi to Stalker. Mamy tutaj bardzo podobny klimat, po raz kolejny przenosimy się na wschodnie tereny, tym razem jednak prosto do ukraińskiego Czarnobyla. Swego czasu gra otrzymywała bardzo wysokie oceny, a wielu graczy chwaliło ją za porządny mroczny klimat. Na dzisiejsze czasy jest to tytuł jednak trochę starszy, podstawka wraz z dodatkami wychodziła w latach 2007-2009, no więc grafika z pewnością nie jest jakąś rewolucją, ale za to powinna zadziałać na dosłownie każdym kompie. Warto wspomnieć, że w produkcji znajduje się również Stalker 2, no ale jego premiera przewidywana jest na 2021. Kto wie, być może wtedy również będzie kwarantanna. Jeżeli szukacie gry postapokaliptycznej bardziej w zachodnim stylu, tutaj chciałem polecić przede wszystkim serię Fallout. Oczywiście jest to bardzo popularny tytuł RPG FPS, w którym to przenosimy się do Stanów Zjednoczonych po wojnie atomowej na światową skalę. Jeżeli chodzi o polecane odsłony, ostatni Fallout 76 raczej nie należy do tego grona, no więc na dzień dzisiejszy myślę, że najlepiej polecić tutaj trójkę, czwórkę oraz Fallout New Vegas. Wcześniejsze odsłony również są dobrze oceniane, ale mamy już tutaj bardzo daleki powrót do przeszłości. Jeżeli was to nie przekonało, w tym miejscu chciałem też polecić grę The Other Worlds. Jest to gra od Obsidian Entertainment, czyli twórców najlepiej ocenianego Fallouta New Vegas. Pod kątem rozgrywki jest to tytuł bardzo podobny do tych najnowszych Falloutów, tylko jest w klimatach science fiction. Gra wyszła w zeszłym roku, była wtedy bardzo wysoko oceniana, ja również w nią grałem, no i muszę ją tutaj serdecznie polecić. Być może nie każdy o tym słyszał, ale istnieje również Far Cry w klimatach postapokaliptycznych, a mianowicie Far Cry New Dawn. Jest to ostatnia odsłona z 2019 roku, więc pod kątem graficznym gra wygląda bardzo dobrze, no ale znajdziecie w niej też wiele wad, jak na przykład krótką kampanię, niewielką mapę, podobno również nudne misje, co zostało odzwierciedlone w nieco słabszych ocenach od graczy. Jeżeli nie patrzycie jednak na ten wspaniały postapokaliptyczny klimat, myślę, że lepiej skupić się na poprzednich odsłonach, czyli na przykład na trójce, czwórce oraz piątce. W każdym razie jest to bardzo solidna seria, no więc serdecznie ją tutaj polecam. Jeżeli szukacie jakiegoś dobrego survival horroru, w tym gatunku polecam przede wszystkim serię Resident Evil.
W grze mamy do czynienia z pewnym niebezpiecznym wirusem, który zamienia ludzi w zombiaki, a czasami powoduje u nich znacznie gorsze mutacje. Seria została zapoczątkowana jeszcze w 1996, od tamtego czasu wyszło kilkanaście różnych odsłon, które różniły się między sobą pod naprawdę wieloma względami. Ogólnie mówiąc, seria była w wielu miejscach, niektóre odsłony stały się wielkimi klasykami, inne natomiast zostały po prostu totalnie zhejtowane, no ale jeżeli szukacie tych porządnych odsłon, trzymajcie je teraz na ekranie. Z tych najnowszych tytułów na obecne kompy warto sprawdzić na przykład Resident Evil 7, remake 2 oraz najnowszą 3, która dosłownie kilka dni temu miała swoją premierę. Natomiast odnośnie klasyków, myślę, że warto sprawdzić na przykład 0, 1 albo 4. Jak sami widzicie, jest tutaj sporo części do sprawdzenia, no więc być może wyjdzie z tego fajna przygoda na nieco dłuższy czas. Odnośnie ekskluzywów na PlayStation 4, myślę, że warto tutaj polecić przede wszystkim The Last of Us. W grze mamy do czynienia z pewnym bardzo niebezpiecznym zarażeniem ze strony grzybów, które to powoduje dalekie mutacje u ludzi. Żeby było ciekawiej, takie zarażenie rzeczywiście występuje w przyrodzie, no więc tak, grzyb rzeczywiście może przejmować kontrolę nad zainfekowanym, ale w przyrodzie dotyczy to przede wszystkim jakichś najmniejszych owadów. Jak sami widzicie, gra jest bardzo dopracowana pod kątem fabularnym, gameplay również prezentuje się po prostu znakomicie, no i ogólnie jest ona uważana za jedną z najlepszych gier single player w historii. Myślę, że jest to idealny moment, żeby zagrać w nią po raz pierwszy, aby być może przypomnieć sobie całą fabułę, ponieważ już niedługo będzie premiera The Last of Us Part 2. Miała się ona odbyć 29 maja, no ale niestety ostatnio premiera została odwołana na czas nieokreślony ze względu na obecną sytuację na świecie. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważna seria, w tym roku planuję zrobić z tego serię z jedynki, serię z dwójki oraz najprawdopodobniej jakieś materiały dodatkowe czy też analizy, no więc subskrybujcie, jeżeli interesujecie się tym tematem. Kolejny ekskluzyw na PlayStation warty polecenia to Days Gone. Jest to coś bardzo podobnego do The Last of Us. Mamy tutaj akcję przedstawioną z trzeciej osoby, podobny klimat oraz historię skupiającą się wokół apokalipsy zombie. Co prawda nie ma w niej aż tak wspaniałego dopracowania szczegółów jak przy The Last of Us, ale za to dostajemy całkowicie otwarty świat, bardzo interesujące misje fabularne oraz całkiem długą kampanię, której główny wątek starcza na około 40 godzin rozgrywki. Jeżeli szukacie zatem jakiegoś dobrego ekskluzywu z otwartym światem, no to Days Gone jest tutaj moją pierwszą rekomendacją. Zostając przy ekskluzywach na PlayStation, chciałem jeszcze krótko wspomnieć o dwóch tytułach, a mianowicie o Horizon Zero Dawn oraz Death Stranding. W obu tych grach mamy do czynienia z pewnymi wątkami apokalipsy, ukazującymi w jaki sposób mogłyby potoczyć się losy ludzkości. No i myślę, że na dzień dzisiejszy jest to całkiem ciekawy temat do przemyślenia. Trzeba też wspomnieć, że obie gry wyjdą w tym roku na peceta. Premiera Death Stranding została zapowiedziana na 2 czerwca, a Horizon Zero Dawn wyjdzie jakoś latem 2020, no ale dokładna data premiery nie została jeszcze podana. Ja osobiście grałem w oba te tytuły, znajdziecie w niej bardzo interesujące historie oraz długie kampanie single player, no i myślę, że powinno wam to starczyć na kilkadziesiąt godzin porządnej zabawy. Teraz przejdziemy sobie do sekcji multiplayer, no i na początku mam dla was Hunt Showdown. Mówiąc w skrócie, jest to nietypowe połączenie horroru z trybem Battle Royale. Podróżujemy po nieprzyjaznych terenach, zbieramy wartościowe przedmioty, a po drodze walczymy z przeróżnymi potworami, od najprostszych zombiaków po przerażające bossy. Gra charakteryzuje się całkiem wysokim poziomem trudności, to znaczy jest wiele zasad, które trzeba poznać, żeby jakkolwiek przetrwać, no więc tytuł ten polecam w szczególności dla bardziej cierpliwych graczy. W grę zagracie solo oraz w parach, no więc w szczególności polecam tutaj zebrać jakąś drugą zaufaną osobę. Jeżeli szukacie natomiast czegoś prostszego i przyjemniejszego, myślę, że warto tutaj polecić nowe Call of Duty Warzone. W zasadzie nie ma tutaj niczego powiązanego z apokalipsą, kwarantanną, wirusami, jak to było w większości dzisiejszych tytułów. Jest to po prostu nowa darmowa gra Battle Royale, która bije obecnie wszelkie rekordy popularności.
Myślę, że zagracie w to z wieloma osobami, być może jacyś z waszych znajomych już w to grają. A jeżeli nie macie z kim zagrać, zawsze polecam mojego Discorda. Czasami gramy tam w różne gry multiplayer, no i kto wie, być może nagramy jakiś ciekawy odcinek, na przykład właśnie z Call of Duty Warzone. Z gier multi wspomnę wam jeszcze o Valorant. Jeżeli o tym nie słyszeliście, jest to nowa gra od Riot Games, czyli od twórców bardzo popularnego League of Legends. Tym razem jest jednak to zupełnie inny tytuł od LoL'a. Mamy tutaj do czynienia z taktycznym FPS-em w stylu CS-a, rozmaiconym o podział na przeróżne klasy. Na dzień dzisiejszy gra znajduje się w zamkniętej becie, no i jeżeli chcecie się do niej dostać, musicie oglądać streamerów na Twitchu, no i być może wypadnie wam specjalny kod do gry. Jeżeli chodzi natomiast o finalną premierę, ona wcale też nie jest aż tak odległa, przewidywana jest bowiem na lato 2020. Na koniec mam do was jeszcze jedną śmieszną grę indie pod tytułem Kind Words. Jest to bardzo interesujący pomysł, gra polega na wysyłaniu anonimowych listów w świat oraz na odpisywanie na listy innych graczy w jakichś miłych słowach. Gra charakteryzuje się przytaczająco pozytywnymi ocenami oraz bardzo pozytywnym community, no więc jeżeli szukacie jakiejś przyjemnej gry dla odprężenia jeszcze w takich kryzysowych czasach, no to Kind Words być może poprawi wam tutaj humor. Dobra, a więc to było na tyle na dzisiejszą listę. Mam nadzieję, że pomogłem wam znaleźć jakiś interesujący dla was tytuł, dzięki czemu nadchodzące dni być może nie będą aż takie nudne. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszej liście, czy chcielibyście zobaczyć na przykład jakąś drugą część, czy może macie jakieś inne dobre pomysły na jakieś inne listy. Nie wiem, piszcie mi o tym w komentarzach. Oprócz tego zawsze możecie zostawić mi też lajka, suba, dzwonka. Robię codzienne filmiki o przeróżnych grach wideo. No więc być może warto. Dobra, więc to by było na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.